W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Banicy, do małej wsi w województwie małopolskim. Znajduje się tutaj cerkiew świętych Kosmy i Damiana. Cerkiew jest włączona do małopolskiego szlaku architektury drewnianej. Zbudowana pod koniec XVIII wieku na miejscu trzech wcześniejszych cerkwi, z których pierwsza pochodziła z końca XVI wieku. W 1898 roku podczas gruntowej przebudowy powiększona została nawa, którą połączono z babińcem. Zmieniono także kształt dachu. W XX wieku była kilkukrotnie remontowana. W 1947 roku przejęta przez Kościół rzymskokatolicki. Wezwanie cerkwi nie zostało zmienione. Cerkiew o budowie trójdzielnej. W centrum wydłużona nawa połączona z babińcem. Na południu prezbiterium, na północy wieża. Ściany obite gontem, dachy blachą. Wewnątrz pochodzący z 1787 roku ikonostas. Wśród znajdujących się w cerkwi ikon znajdują się pochodzące z przełomu XVI i XVII wieku ikony przedstawiające apostołów oraz Desis, a także pochodzące z 1702 roku przedstawiające Michała Archanioła. W nawie znajdują się dwa ołtarze boczne z XIX-wiecznym obrazem Wniebowzięcia Matki Bożej oraz współczesnym Matki Boskiej Częstochowskiej. Antepedium zdobione barokowymi malowidłami. Teren cerkwi otoczony jest niskim kamiennym murem z bramą, dzwonnicą. W obrębie muru znajduje się pozostałość po pochodzącej z 1696 roku szczelnicy.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.